Dzień dobry Państwu. Ponownie mam przyjemność przeprowadzić z Państwem spotkanie w ramach naszego cyklu Porady w czasach zarazy. Nazywam się Tomasz Palak, jestem doradcą w ramach naszego stowarzyszenia OWUM, organizatora tego cyklu spotkań Porady w czasach zarazy. Jestem też radcą prawnym, wobec czego spotkania ze mną najczęściej oczywiście dotyczą tego, jak te nieciekawe, nie ukrywajmy, czasy i powiązane z wirusem, epidemią i tak dalej, jak wpływają na aspekty prawne naszego życia. Po prostu. I tym razem krótko opowiem Państwu o kolejnym aspekcie prawnym, który dotyczy właśnie zarówno tych z Państwa, którzy mają jakieś swoje działalności, przynajmniej części z Was, oraz tych z Państwa, właściwie wszystkich, którzy mają dzieci. Mam tu na myśli pomysł pod tytułem tak zwany bon turystyczny, który to wchodzi od 1 sierpnia. Z tego też powodu uznaliśmy, że warto, abyście Państwo uzyskali na ten temat wiedzę w tym krótkim dzisiejszym spotkaniu, jeszcze zanim to zostanie jakby wdrożone w praktyce. No więc, drodzy Państwo, cóż to jest? Od 1 sierpnia, jak powiedziałem, będzie taka sytuacja, że osoby, które mają dzieci, będą otrzymywać 500 zł w celu jakby wydania ich na turystykę. Intencja jest taka, żeby to wspierało rodziny dotknięte przez wirusa, a jakby pośrednio również dopingowało je do tego, żeby te pieniążki otrzymane w ten sposób wydawać na turystykę w Polsce. Jest to 500 zł na rękę, innymi słowy jakby nie jest obarczone podatkami, nie ma tutaj jakichś kłopotów z odliczeniami tego typu rzeczami. Natomiast dla tych z Państwa, którzy mają dziecko w tak zwanej opiece naprzemiennej, czyli w takim samym wymiarze dwójka rodziców czy też opiekunów opiekuje się naprzemiennie jakby rodzicem, przepraszam, dzieckiem, to ta kwota po prostu jest podzielona na pół, na 250 zł. Na osobę jakby. Jest jeszcze sytuacja, jeżeli mamy dziecko niepełnosprawne, to wtedy jakby jeszcze dodatkowo podwyższana jest ta kwota o kolejne 500 zł. Jak wygląda ten bon? Ten bon nie jest takim namacalnym kawałkiem papieru, drodzy Państwo, tylko to jest wygenerowany w informatycznym systemie zestaw 16 po prostu cyfr. Nasz specyficzny kod, którym posługujemy się, będziemy się raczej, powinienem był powiedzieć, posługiwać, płacąc za określone usługi turystyczne i wówczas to będzie ściągane z tego naszego wygenerowanego konta i tutaj ciekawostka, na platformie ZUS, ponieważ aby zarówno dołączyć do tego bonu i po prostu go otrzymać jako osoby mające dzieci oraz żeby dołączyć do listy firm, które są zainteresowane świadczeniem usług w ramach bonu i jakby wsparcia turystycznego, należy skorzystać z platformy PUE ZUS-u, czyli tak jak ci z Państwa, którzy korzystają z 500+, na przykład, mogą to zrobić również przy platformie ZUS-u, tak samo ci z Państwa przedsiębiorców, którzy korzystają na przykład z postojowego czy ze zwolnienia z ZUS-u przy pomocy wspomnianej platformy, również w kontekście bonu będziecie mogli zrobić to właśnie za jej pomocą, tak? I ta 16-cyfrowy numer otrzyma się tekstową wiadomością na przykład na maila, na przykład na SMS-a, to już jak tam Państwo będziecie sobie preferowali i właśnie okazując go w momencie samego zakwaterowania na przykład, samego korzystania z usług agroturystycznych, z usług jakiegoś wsparcia tego typu, będzie wówczas to ściągane, bo otrzymywać będziemy odpowiedni kod, który jeszcze będzie takim jakby potwierdzeniem. To może skomplikowanie brzmi, ale to raczej zapowiada się, że będzie podobnie, tak jak przy bankowości elektronicznej. Jeżeli chodzi o to, czy można płacić za siebie, czy tylko za dzieci, na przykład chodzi o sytuację, w której czy rezerwacja pokoju musi być na nazwisko dziecka po to, żeby się należało, albo czy musi być koniecznie dostawka łóżeczka dziecięcego, żeby się ów bon należał i tak dalej, czy to ktoś będzie weryfikował, odpowiedź brzmi, nie dajmy się zwariować, drodzy Państwo, aczkolwiek też w drugą stronę, jeżeli na przykład komuś z Państwa przychodzi do głowy, żeby bon turystyczny wydawać na paliwo, no to się nie uda, no bo nie jest to uzasadnione, żeby wykazać, że po pierwsze to była turystyka, po drugie, że miało to związek z tym, żeby po prostu świadczenie było na dziecko, tak? Więc nie dajmy się zwariować. Z drugiej strony proszę o to, aby nie próbować dokonywać jakichś nieuczciwych w tym zakresie manewrów. Tak jak mówiłem, ale jeszcze raz powiem to wprost, że nie będzie opodatkowana też wartość tego bonu i nie będzie wliczana do dochodu od wysokości, którego zależą różne świadczenia, tak? Czyli jeżeli dane świadczenie Państwa jest uzależnione od określonej kwoty i nagle ściągniecie sobie niejako na konto te 500 dodatkowe złotych tytułem bonu, to nie jest tak, że to świadczenie inne przestanie Państwu przysługiwać, tak? Będzie przy jego pomocy można opłacać
pensjonat, pobyt w hotelu, gospodarstwo agroturystyczne, tak jak mówiłem, ale też niekoniecznie my musimy być z dzieckiem jakby na tym wyjeździe, bo można opłacić niejako wysłanie go dalej. Mam na myśli obóz harcerski, kolonie, półkolonie, obóz sportowy, rekreacyjny, tego typu rzeczy, tak? No i drodzy Państwo, kluczowa informacja jest taka, że do 1 sierpnia można jako przedsiębiorca zgłosić się do tego, żeby być na liście tych firm, które pozwalają skorzystać z bonu, i wówczas pojawi się takie przedsiębiorstwa na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną. I dla tych z Państwa, którzy z kolei z bonu chcieliby skorzystać, kluczowa informacja jest taka, że na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej właśnie będzie lista od 1 sierpnia tych firm, przy pomocy których można z bonu skorzystać w momencie, gdy już go mamy. Pojawił się również dedykowany adres mailowy bon@zus.pl, gdzie można się wszystkiego dowiedzieć. Natomiast myślę, że mogę Państwu przede wszystkim polecić stronę www.bonturystyczny.gov.pl. Na tej stronie są często zadawane pytania, na tej stronie jest również kontakt, na tej stronie też jest odnośnik do listy firm, z których wsparcia można skorzystać, aby ewentualnie wiedzieć, czy będziemy mogli bonu użyć w toku naszego wypadu wakacyjnego. Podsumowując, drodzy Państwo, no wkrótce po prostu bon, o którym mowa była już na wysokości kwietnia, maja, wkrótce stanie się rzeczywiście istniejącym pomysłem na wsparcie. Pozostaje nam kibicować temu. Życzę, aby Państwa wypady wakacyjne przy wsparciu bonu po prostu były udane, a tym z Państwa, którzy prowadzą działalność powiązaną z turystyką, życzę, aby dzięki niejako bonowi ona nie miała zwiększonych kłopotów z powodu sytuacji, w której się znajdujemy, czyli sytuacji wirusowej. No i oczywiście ze względu na to, że znajdujemy się w wspomnianej sytuacji wirusowej, ponownie z wielką przyjemnością, jak na każdą środę, zapraszam Państwa do spotkania z nami w ramach kolejnych odcinków cyklu Porady w czasach zarady, który odbywa się jak zwykle w środę w okolicach godziny 18 na naszym fanpage'u. Do zobaczenia.